Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nagrywam ten materiał w święto świętego Józefa, dlatego logo podświetlone jest na kolor najbliższy złotemu, jaki jestem w stanie ustawić. I święty Józef będzie nam służył dzisiaj za wzór tego, jak naprawić nasze rodziny, nasze małe społeczeństwa, nasze duże społeczeństwa, jak naprawić Kościół i zakończyć jego kryzys. Zapraszam. Gloria magna Patri, comparsit gloria nato, Spiritu. Czy to nie na wyrost? Nie, to nie jest na wyrost. Święty Józef jest naprawdę doskonałym przykładem tego, jak naprawić wszystko. Zawsze, gdy mówię o świętym Józefie, mówię, że jest to doskonały przykład tego człowieka, który robi, a nie mówi. Dlaczego? Ano dlatego, że w Ewangelii Świętej nie mamy żadnego słowa świętego Józefa, które byłoby nam przekazane w ewangelicznej opowieści. Natomiast mamy bardzo wiele jego czynów. I tak jest on wzorem dla wszystkich tych, którzy robią, a nie mówią. A więc to jest już taki pierwszy ważny punkt i ogólna refleksja, o której mówię zawsze, ale którą chcę na samym początku powtórzyć, bo uważam, że jest absolutnie kluczowa właśnie w naszych czasach. To znaczy mamy ogromną tendencję i pewnie jest to taka ogólnoludzka tendencja, która zawsze się pojawia, natomiast nie wiem, jak było 100 lat temu, bo jednak trzeba być naocznym świadkiem, żeby to tak z całą pewnością stwierdzić. A więc tak łatwo nam to przychodzi, żeby zajmować się wszystkim innym niż naszymi obowiązkami. Ileż czasu marnujemy na śledzenie jakichś tam nowinek a propos ruchów wojsk, a propos jakichś sensacji, nawet jeśli to są sensacje kościelne, w sensie ten coś powiedział, tamten coś powiedział, Terlikowski skomentował wybór i tego typu rzeczy. I tam się ludzie ekscytują. A ten to jest taki, a ten powiedział to o tym, a tamten to jest taki i tak dalej, i tak dalej. Wieloma rzeczami się zajmujemy, na wiele rzeczy marnujemy czas. Bardzo często też marnujemy czas na jakieś ocenianie innych, opowiadanie, co nam tam się nie podoba, co źle działa, i czy to w kościele właśnie, czy to w państwie, i tak dalej, i tak dalej. I tutaj święty Józef, ten wielki wzór. Zawsze, gdy go widzimy w ewangelicznym przekazie, no po prostu wstaje i robi. Tam budzą go w środku nocy aniołowie, każą mu iść do Egiptu. Święty Józef wstaje, idzie. Tam nie ma gadania, dyskusji, wątpliwości. No, nie rozważa wszystkich tam możliwych, jo, co to się nie stanie i co tu nie będzie i jakie to tam katastrofy nie nadejdą. Wstaje i robi. Dlaczego to jest takie ważne? No dlatego, że naprawdę mamy ogromną tendencję na każdym możliwym poziomie do takiego wymyślania sobie, co tu zrobić nie trzeba. Niedawno brałem udział w takim spotkaniu, bardzo ciekawym, ale właśnie w trakcie którego było bardzo dużo takiej refleksji, rozważania, co tutaj jest w kościele nie tak i dzielimy się swoimi refleksjami i słusznie ktoś zauważył, że w zasadzie wszystko to mniej więcej wiemy, tak, że jest źle, natomiast jeśli chcemy faktycznie coś zrobić, to zastanówmy się, co konkretnie ja mogę w mojej sytuacji zrobić. I to jest zdrowe katolickie podejście. Tam padł dosłownie przykład. Jeśli widzimy, że w Polsce jest 1000 katolickich szkół, co zrobić, żeby było 2000? Takie pomysły dosłownie tam padły, chociaż nie było to jakoś szczególnie związane ze szkołami. Natomiast ten sposób myślenia jest właśnie takim myśleniem józefowym. To znaczy, co konkretnie ja mogę zrobić. I czasami wobec bractwa zarzuca się, że bractwo tak myśli tylko o sobie. Właśnie powiedzmy osoby związane z Kościołem, nawet właśnie z bardziej taką powiedzmy tradycją katolicką, często mają o to pretensje, że bractwo tylko tak się cieszy z tego, że ma więcej ludzi w kaplicach i że ma więcej ludzi w szkole i że ma więcej seminarzystów, ale tu trzeba myśleć o kościele powszechnym, a nie o tym, że do bractwa ludzie przychodzą. Ale ludzie, czy wy naprawdę myślicie, że kościół powszechny to się rozwinie od tego, że właśnie poopowiadamy sobie, że jest źle, o tym, że będziemy się dzielili refleksjami o tym, jak w kościele sytuacja się ma? Nie, kościół będzie się leczył, będzie się naprawiał, my będziemy go naprawiać, jeśli będziemy budowali, przepraszam, powoli konkretne struktury, które ten kościół będą
kształtowały, utrzymywały przy życiu, tak? Czyli konkretne właśnie jednostki, przeoraty, szkoły, seminaria, rzeczy, które funkcjonują, gdzie łaska płynie, gdzie sakramenty są udzielane, gdzie katolicka nauka jest przekazywana, uniwersytety na przykład jeszcze, tak, czyli w ten sposób, czyli działając na tym konkretnym poziomie, nie rozprawiając o tysiącu różnych rzeczy, jak to jest źle i tutaj refleksja o tym, co jest, a co mogłoby być, a co może być, tylko refleksja, co ja mogę konkretnie zrobić. I to jest dokładnie to, co powiedzmy staramy się powiedzieć, gdy mówimy, że bractwo się rozwija. Nie chodzi o to, że tylko bractwo jest kościołem. Chodzi o to, że w ten sposób kościół się ratuje, tworząc struktury, w których można przekazywać katolicką naukę. Tworząc struktury, w których można odprawiać katolicką mszę świętą. Tworząc struktury, w których można udzielać katolickich sakramentów. I to są konkretne rzeczy, które trzeba zrobić. I to staramy się zrobić. I to, że to działa, że ludzie przychodzą, jest pewnym pozytywnym sygnałem i być może sygnałem do tego, że warto właśnie w ten sposób pracować, zamiast wszystko, co tylko, powiedzmy, komentować, tak? Wszystko, co tam się wydarzyło. I to się zaczyna od bardzo małych rzeczy. Każdy może i powinien to zrobić. Każdy może i powinien świętego Józefa naśladować. A więc ojciec rodziny, zamiast siedzieć wieczorem w smartfonie i przeglądać jakieś tam nowinki ze świata polityki czy kościoła, niech swoje obowiązki wypełnia. To zrób. Po prostu wstań, zaopiekuj się żoną i dziećmi. Spędź z nimi czas. Wypełniaj swoje obowiązki. Zastanów się, co mogę zrobić, żeby moja rodzina była lepsza. Co mogę zrobić, żeby była bardziej katolicka, żeby była bardziej przepełniona wszelkimi cnotami. To nie o to chodzi znowu, żeby gadać, tak, żeby mówić o Panu Bogu. Nie stanie się bardziej katolicka, jak będziesz wszystkim mówił, że mają być pobożni. Tylko to zależnie od sytuacji, stanie się bardziej katolicka od naprawiania tego, co naprawić trzeba. Od wprowadzania tego katolickiego ducha do tych elementów życia rodzinnego, do których on jeszcze niewystarczająco wszedł. I oczywiście no, wymaga to, jak każda ludzka działalność, pewnej roztropności, która wskaże nam, jakie środki są faktycznie dobre do celu. Oczywiście nie o to chodzi, że trzeba właśnie przede wszystkim gadać, albo ludziom narzucić biczowanie. No, teraz katolicka rodzina, to będziemy się wszyscy biczować w piątki na przykład. Nie o to chodzi, żeby jakieś swoje wymyślone praktyki ustanowić i właśnie teraz będziemy katolicką rodziną, będziemy się biczować i co... ramionami rozłożonymi w formie krzyża odmawiać, nie wiem, gorzkie żale. Nie o to chodzi, żeby jakieś nasze wymysły około pobożnościowe albo jakieś konkretne praktyki nawet, to nie o to chodzi, żeby te praktyki są złe, tylko chodzi o to, że to nie jest kwestia wprowadzenia jakiejś konkretnej praktyki, to czasami może pomóc. Jak mówi święty Tomasz, takie konkretne praktyki należy stosować z umiarem, tak długo, jak one służą faktycznie rozwojowi pobożności, a wtedy, gdy prowadzą już do pewnego zniechęcenia, znużenia, wtedy należy już je ograniczać. Ale to nie jest tutaj pierwszym, najważniejszym punktem. To jest właśnie kwestia, znaczy w ogóle szeroko pojętych obowiązków. Na przykład podkreślam zawsze to marnowanie czasu, bo to jest rzecz, która naprawdę nam dzisiaj bardzo zagraża ze względu na tą powszechną dostępność internetu, czyli cały czas nowin, informacji, które napływają nieustannie w formie tak skonstruowanej, żeby nas przyklejały do siebie, żebyśmy się od tego uzależniali. A więc bardzo konkretnie wypełniaj swoje obowiązki w rodzinie. Zadbaj o swoje dzieci, zadbaj o swoją firmę, tak żeby faktycznie to był taki element czegoś, co naprawdę buduje to Królestwo Boże. To znaczy, jeśli ta firma będzie tworzyła coś pięknego, dobrego, chociażby to były rzeczy prozaiczne, tak? Jeśli będzie sprawiała, że ludzie dzięki temu się utrzymują, mogą swoje rodziny utrzymać, to jest coś wielkiego, wspaniałego. Włóż w to serce, tak żeby budować ten katolicki świat. I te wszystkie obowiązki
obowiązki, cokolwiek by to nie było, w jakiejkolwiek sytuacji życiowej byśmy nie byli. Zamiast gadać, rozmyślać o tysiącu możliwych wyjść i spraw, weźmy się po prostu do roboty. W kontekście kryzysu Kościoła oczywiście również to jest rozwiązanie. Gdyby duchowieństwo, ta zdrowa część duchowieństwa, która widzi, co w Kościele dzieje się nie tak, która widzi, że gdy papież bierze udział w oddawaniu czci pogańskim bożkom, to coś jest ewidentnie nie w porządku. Gdyby ta zdrowa część duchowieństwa po prostu robiła to, co do niej należy. Tylko tyle. Gdyby zaczęła mówić, po prostu głosić Ewangelię, głosić to, co Pan Jezus nam przekazał. Tylko tyle się od duchowieństwa żąda. Niech głoszą tą Ewangelię. No oczywiście prędzej czy później spadną na nich prześladowania. No ale właśnie o to chodzi, że mamy teraz mnóstwo takich kalkulatorów, którzy rozważają, a co to będzie, a jak powiem to, to będzie to, ale ja więcej zdziałam, jak będę na mojej parafii, a ja zrobię tutaj i jak właśnie, jak będę taki dyplomatyczny i tak się prześliznę, to wtedy będę mógł tam po cichu powiedzieć jakiemuś wiernemu, jak przyjdę do niego do domu, że w sumie to ekumenizm nie jest taki dobry. I wtedy to już jest, to wtedy zdziałam, wtedy to zrobię, ale to jest zwycięstwo, triumf. Ludzie, wyjdź i powiedz, co masz do powiedzenia i jak cię za to będą nazywali schizmatykiem i cię będą prześladowali, no to o to ci chodzi, tak? W sensie tego, to Pan Jezus nam zapowiada, to nam zapowiada. Bądźcie szczęśliwi, gdy was wyrzucą z synagogi, gdy was będą prześladować ze względu na moje imię. To jest nasz ścisły obowiązek, po prostu mamy wypełniać nasze obowiązki, niezależnie od tego, czy biskup będzie za to prześladował, czy nie, czy papież będzie za to prześladował, czy nie. Jak widać na przykładzie Bractwa Świętego Piusa X, sytuacja jest na swój sposób fascynująca, bo jedni prześladują, później inni nie prześladują. Papież udziela swojej własnej jurysdykcji do spowiadania takim kapłanom, więc Sajgon jest zupełny chaos absolutny, ale my po prostu wypełniamy nasz obowiązek i o to chodzi. I znowu, jeśli by duchowieństwo zamiast kombinować, o co tu nie powiedzieć, a jak to zrobić, żeby było najlepiej, a może ja tak, jak się tak prześliznę, to będzie fajnie, po prostu wyjdzie i powie, jakby to duchowieństwo po prostu wyszło i powiedziało, że białe jest białe, a czarne jest czarne, że demonom czci oddawać nie można i że dzień islamu to bluźnierstwo w Kościele, no to po prostu spełniliby swój obowiązek. Nie musieliby się później wstydzić na sądzie przed Panem Jezusem i dusze by do zbawienia prowadzili. To mogłoby zakończyć kryzys Kościoła. Dlatego święty Józef jest tą najprostszą drogą do zakończenia kryzysu Kościoła, do w ogóle zakończenia wszelakich kryzysów. Po prostu, żebyśmy się wzięli za nasze obowiązki, zamiast sobie teoretyzować, co ja jeszcze muszę zrobić, a tak, żeby tak nikogo nie urazić, ale jednak, żeby było, żebym później mógł tam poszeptać komuś, jak to naprawdę jest. Ludzie, po prostu weźcie, oderwijcie oczy od smartfonów, ekranów, rozważań, co tam może nie być albo nie będzie i zabierzcie się za swoje obowiązki. Tylko tyle i aż tyle. Święty Józef jest również doskonałym przykładem męstwa. Zawsze jesteśmy zaskoczeni. Pamiętam, że z księdzem Piotrem o tym rozmawiałem, z księdzem Dzierżakiem i on również był trochę zaskoczony tymi pytaniami, które pojawiają się bardzo często jednak, gdy mówimy o cnotach. Ale proszę księdza, ale jak praktykować tą cnotę? I to faktycznie dla mnie jest trochę zaskakujące, bo wydaje się, że w tym momencie, w którym jakby przedstawiamy, czym ta cnota jest, no to człowiek później za pomocą roztropności będzie potrafił dostosować to do swojego życia. Znajdzie te konkretne przejawy. Ale rozumiem, że tak to działa, tak nasz mózg działa, że czasem potrzebuje przykładów. Dlatego postaram się podać dzisiaj też kilka przykładów co do tego, jak na przykład właśnie wyrabiać w dzieciach cnotę męstwa. To znowu jest coś takiego ściśle józefowego. Dlaczego? Dlatego, że jestem doskonałym przykładem pokonywania przeciwności, takiej wytrwałości w trudnościach. Właśnie to milczenie również tutaj bardzo, bardzo sprzyja, no bo to jest przeciwne cnocie męstwa. Między innymi właśnie takie narzekanie, jończenie, oj, co to nie będzie i jak to nie będzie i właśnie jak to jest źle w Kościele i przecież jak powiem, że coś tam, to wtedy proboszcz powie mi, że nie wolno mi tak mówić i tak dalej. I nie zostanę proboszczem i wtedy nie będę mógł wpływać, nie będę mógł wtedy szeptać ludziom tam, że ten ekumenizm jest zły. Szkoda gadać. Natomiast męstwo, cnota, która pozwala nam
pokonać przeciwności. No, z jednej strony agile, pokonywać to, co się da pokonać i wytrwać w tym, czego zmienić się w danym momencie nie da. Jak tą cnotę wyrabiać? Na przykład właśnie w kontekście pracy wychowawczej. To pytanie padało bardzo, bardzo często. Najpierw trzeba dać jej przykład. A więc jeśli chodzi o nas samych, to nie przerażajmy się, tak? Nie ulegajmy niepokojom, a jeśli ten niepokój się w nas pojawia, bo coś tam się dzieje, to starajmy się od razu Panu Jezusowi go polecić. Panie Jezu, daj mi siłę, żeby to pokonać, żeby odpowiednio się w tym zachować. Jeśli potrzebujemy z kimś o tym porozmawiać, to znajdźmy zaufaną osobę, z którą możemy o tym porozmawiać, a nie gadajmy o tym dookoła. Szczególnie rodzice wobec dzieci. Porozmawiajmy, poszukajmy jakiegoś rozwiązania i zróbmy to, co się zrobić da. Jeśli chodzi o taką wytrwałość w trudnościach, no to znowu może to być bardzo trudne. Znowu przede wszystkim trwajmy tutaj na modlitwie. Polecajmy to Panu Jezusowi. Panie Jezu, już tyle czasu muszę dźwigać ten krzyż. Pomóż mi dźwigać ten krzyż. Można razem z Panem Jezusem powtarzać te słowa, które On wymawia w Ogrójcu. Jeśli to możliwe, niech odejdzie ode mnie ten kielich, ale nie moja wola, a Twoja niech się stanie. To jest piękna modlitwa. Skoro Bóg, człowiek, mógł się tymi słowami modlić, to tym bardziej my również tymi słowami możemy się modlić. No i ćwiczmy się w tym, żeby nie ulegać naszym zachciankom, naszym lenistwom. Od na przykład to, co powiedziałem przed chwilą a propos wypełniania obowiązków kosztem marnowania czasu, to jest jak najbardziej ćwiczenie się w cnocie męstwa. Wtedy, gdy wiem, że coś powinienem zrobić i jest to coś, na co wcale nie mam ochoty, tak? Wolałbym sobie tam posiedzieć w internecie i poczytać najnowsze artykuły z doniesieniami z wojny, albo z wojny tej kinetycznej, albo z wojny tej duchowej w kościele. A zamiast tego pokonam tą moją zachciankę i wezmę się za jakieś moje obowiązki, na przykład właśnie pracy z dziećmi, spędzania tego czasu z rodziną. Wszystko to jak najbardziej będzie wyrabiało tą cnotę męstwa. Oczywiście ona w pierwszej linii odnosi się do tych największych niebezpieczeństw, do tych niebezpieczeństw śmierci. Natomiast każde ćwiczenie siły woli, każdym razem, gdy pokonujemy nas samych, ono, tak jak w ogóle ćwiczenie jednej cnoty zawsze wpływa na rozwój drugiej, tak wszystkie te, tam gdzie ćwiczymy tą siłę woli, tam w sposób szczególny, tak, będziemy również rozwijali tą gotowość do tego, żeby pokonać jakieś przeciwności, bo na przykład, gdy musimy wytrwać w jakiejś przeciwności, tak, to jeśli nawykliśmy do tego, żeby pokonywać nasze zachcianki, będzie to dla nas dużo prostsze niż wtedy, gdy nawykliśmy do tego, że po prostu robimy to, na co mamy ochotę. Tak, gdy przejdzie mi chęć na to, robię to, a później na to, robię tamto i później nagle coś nas uderza, tak, i nie możemy czegoś robić, no to o, koniec świata. Jeśli tej cnoty męstwa nie ma, natomiast jeśli panuje nad swoim czasem, praktykuje umartwienie, bo w dużej mierze, czy w pierwszej linii można powiedzieć, że takie dobre wykorzystanie czasu to jest bardziej umartwienie niż męstwo. Natomiast te dwie cnoty są ze sobą szczególnie blisko powiązane. Obie są cnotami kardynalnymi, czy umiarkowanie, które przez to umartwienie będzie praktykowane. Obie są cnotami kardynalnymi, które regulują to działanie niższych władz naszej duszy. Są bardzo blisko siebie i są ze sobą wzajemnie połączone. No bo oczywiście tak bezpośrednio tego najważniejszego aktu cnoty męstwa, czyli obrony w obliczu niebezpieczeństwa śmierci. Tego nie mamy możliwości tak po prostu sprowokować, tak? To i nie należy tego tak po prostu prowokować. To rozumiemy. Ten akt bezpośrednio nie może być ćwiczony, natomiast każde pokonywanie przeciwności będzie tutaj faktycznie pomocne. I teraz w kontekście wychowania dzieci. Każde pokonanie tych zachcianek jest tutaj bardzo cenne. To naprawdę tysiąc różnych rzeczy. Wspomniałem na konferencji kwestia na przykład posiłków. Tak? Wyrabianie w dzieciach tego nawyku, że jeśli dostają jakieś jedzenie, to po prostu je jedzą. Tyle. A jeśli nie chcą jeść, to nie jedzą i nie przygotowujemy nic innego. Prosta praktyka, prosty nawyk, który wyrabia w młodym człowieku przyzwyczajenie do tego, żeby
przyjmować to, co zostało dane, żeby nie kierować się swoimi zachciankami, tak? Tylko przyjmować to, co w jakiś sposób zostało dane. To wyrabia bardzo wiele cnót, ale między innymi zdolność do przyjmowania rzeczy, na które wcale jakiejś szczególnej ochoty nie mamy. Druga sprawa, proste zasady dobrego wychowania savoir-vivre, to również może pomóc w wyrobieniu cnoty męstwa. Dlaczego? Bo to znowu jest element panowania nad sobą. Jeśli ja, małe dziecko, może jak najbardziej być do tego skłonne, większe też czasami są do tego skłonne, że widząc jakiegoś obcego człowieka, obcego, może nie do końca obcego, na przykład w szkole to się zdarzy, może łatwo zdarzyć, że pomimo tego, że jest zasada, że w szkole po prostu każdą osobę dorosłą pozdrawiamy, którą spotykamy, no to łatwo może pojawić się pokusa, żeby udawać, że kogoś nie widzimy. No to jest po prostu właśnie takie lenistwo. To jest łatwe. Tak? To lepiej jest, po co tam się jakoś produkować, no to nie chce mi się. Opanowanie samego siebie. Nie jest to jest to bardziej, można powiedzieć, cnota takiego umiarkowania, to znaczy panowania nad jakimiś tam swoimi słabościami, opanowanie jakiegoś tam swojego lenistwa. Ale również będzie to, tak jak powiedziałem wcześniej, również będzie to wyrabiało tą zdolność do pokonywania swoich zachcianek, a więc zdolność do pokonywania przeciwności również. A więc takie proste uczenie właśnie zasad dobrego zachowania, też zasad przy stole już małych dzieci. To jest coś, co mam wrażenie, że naprawdę bardzo często również w tradycyjnych rodzinach zostaje zaniedbane. Panowanie nad sobą, proste rzeczy. Strój młodego człowieka, wyrobienie tego nawyku, że strój to nie jest tylko, no jest coś zupełnie obojętnego, że to nie jest tak, że ja ubieram się po prostu tak, jak mam ochotę, tylko, że konkretne sytuacje wymagają pewnego sposobu ubierania się. To oznacza właśnie panowanie nad sobą. Nie chodzę w rozwalonych dżinsach, czy tam w rozciągniętych dresach do szkoły, tylko ze względu na to, że dzieje się tutaj coś doniosłego, że jest to instytucja, która służy prawdzie, ubieram się w sposób elegancki. Panuję nad sobą, tak? Panuję nad swoim lenistwem, zachciankami i dostosowuję się do pewnej zasady. Wszystko to są takie drobne punkciki, które mogą pomóc przy wyrobieniu ostatecznie cnoty męstwa. Wspominam zawsze o harcerstwie. Oczywiście to jest bardzo dobry środek do wyrabiania cnoty męstwa. Można powiedzieć, że taki w ogóle najbliższy temu zasad niczemu aktowi cnoty męstwa, no bo tam faktycznie trzeba często pokonywać takie przeciwności, takie powiedzmy konkretne do przetrwania, tak? Konkretnie potrzebne do przetrwania i to faktycznie jest bardzo, bardzo bliskie cnocie męstwa. Jeśli chodzi o pracę z dziećmi, bardzo pomocnym może być również uczenie ich tego, żeby nie zalewały gości swoimi mądrościami, nauczenie ich tego, żeby słuchały swojego rozmówcy, szczególnie gdy rozmawiają z osobą dorosłą. Również to uczy nas panowania nad sobą. Umiejętność bardzo potrzebna i bardzo bliska cnocie męstwa, również ją rozwijająca. A więc wszystko to, co sprawia, że uczymy się panować nad sobą. Oczywiście im człowiek jest starszy, tym lepiej musi później rozumieć, dlaczego jest to potrzebne, ale wszystko to, co uczy nas tego panowania nad sobą, może pomóc do wypracowania cnoty męstwa. Dlaczego święty Józef jest tego przykładem? Wydaje mi się, że już mówiłem, ale no, nie narzeka, tylko wstaje i robi to, co zrobić należy. Tak działa człowiek mężny. Gdy widzi jakąś przeszkodę, którą może pokonać, pokonuje. Gdy trzeba wytrwać, wytrwa. Więc święty Józef, jeśli trzeba pozostać w tym Egipcie, pozostanie w Egipcie, pomimo różnych trudności z tym związanym. Jeśli trzeba nagle uciekać wcześniej do tego Egiptu, wstanie i pójdzie, zrobi to, co do niego należy, a nie będzie panikował i gadał i narzekał, tylko wstaje i robi to, co do niego należy. Na zakończenie krótki fragment specjalnie dla naszych sceptyków, którzy już kiedyś mnie pytali, zupełnie nie pamiętam przy jakiej okazji, dlaczego w rodowodzie Pana Jezusa w Ewangelii według świętego Mateusza jest to rodowód Józefa, a nie Najświętszej Maryi Panny. Jest on w ogóle bardzo ciekawie sformułowany, to znaczy zakończenie jest bardzo ciekawe, mianowicie Eliud ojcem Eleazara, Eleazar ojcem Matana, Matan ojcem Jakuba, Jakub ojcem Józefa,
męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. A więc to, w jaki sposób to zostało sformułowane, już jest bardzo, bardzo ciekawe, bo właśnie nie jest powiedziane, że Józef jest ojcem Pana Jezusa, tylko Józefa, męża Maryi, z której narodził się Chrystus. A więc już samo to sformułowanie jest ciekawe, natomiast dlaczego podają rodowód Józefa, a nie Najświętszej Maryi Panny, jeśli Józef nie był biologicznym ojcem? To pytanie jest akurat bardzo proste, to znaczy trochę mnie zaskakuje, dlatego że akurat przy właśnie odrobinie tego takiego krytycznego podejścia do tekstu, ta odpowiedź od razu się znajduje. To jest dosyć proste do rozwiązania właśnie za pomocą tej metody, którą ateiści chętnie stosują, to znaczy Żydzi, badając właśnie historię, która tu została opowiedziana, Żydzi wychodzą za mąż i żenią się w obrębie tego samego pokolenia. Tak było to praktykowane przez wieki w kulturze żydowskiej. Nie tylko, że nie można było wyjść za pogankę, ale również wybierało się żonę ze swojego własnego pokolenia. A więc rodowód Józefa wskazuje nam również na rodowód Najświętszej Maryi Panny. I dla pobożnego Żyda to jest oczywiste, że jeśli Józef ma taki rodowód, to wybiera sobie żonę, która jest z tego samego pokolenia, co on. A więc nie ma tutaj jakiejś kontrowersji, czegoś niezwykłego, po prostu jest to zupełnie normalny żydowski sposób myślenia, co jest też kolejnym argumentem na to, że faktycznie autor tej Ewangelii jest Żydem i myśli w tych dawnych kategoriach kultury żydowskiej, kultury i religii żydowskiej, co jest świadectwem autentyczności, dlatego że gdy mówimy o Ewangelii, jak mówimy o tekstach, które powstają jednak bardzo wcześnie, w pierwszym wieku, a więc tak, powinny być przesiąknięte jeszcze właśnie tym typowo żydowskim sposobem myślenia. No oczywiście święty Mateusz dosłownie później opisuje to dziewicze poczęcie Najświętszej Maryi Panny, dziewicze poczęcie Pana Jezusa przez Najświętszą Maryję Pannę. Inny zarzut wobec związany w jakiś sposób z Józefem, to jest to, że gdy odnajdują Najświętsza Maryja Panna i święty Józef, odnajdują Pana Jezusa w świątyni, to Maryja mówi o tym, że oto ojciec twój i ja szukaliśmy ciebie. A więc oto święty Józef jest biologicznym ojcem. Natomiast znowu, to jest ten rodzaj pytania, gdzie ja się zastanawiam, ludzie, czy wy w ogóle myślicie, weźcie jakikolwiek przykład takiej rodziny, gdzie mielibyśmy na przykład sytuację, gdzie dziecko nie jest biologicznym dzieckiem tego ojca. Dajmy na to jakokolwiek współczesna sytuacja. Mamy wdowę z dzieckiem, która wychodzi ponownie za mąż. I myślicie, że wtedy właśnie to dziecko, ona będzie mówiła do tego dziecka, mój drugi mąż, tam Mieczysław i ja coś tam. Tak? Nie, no zupełnie naturalnym będzie, domyślną opcją będzie to, żeby nazywać tegoż opiekuna ojcem. Oczywiście w przypadku świętego Józefa ta rola jest też zupełnie wyjątkowa. On jest ojcem, choć nie w sensie stricte biologicznym, to przez samego ojca, przez Boga Ojca zostaje do tego zadania wybrany, a więc pełni faktycznie tą ojcowską funkcję, być może bardziej niż jakikolwiek ziemski ojciec, pomimo braku tego biologicznego pochodzenia, bo sam Bóg Ojciec przekazuje mu pod opiekę swojego Syna, Słowo Przedwieczne, a więc zasługuje na to imię po 1000-krotnie więcej być może niż zwykły biologiczny ojciec, bo wszelkie ojcostwo pochodzi od Ojca Niebieskiego. Myślę, że to wystarczy o świętym Józefie. Zachęcam do modlitwy do świętego Józefa, prośby o siłę do pokonywania naszych przeciwności właśnie w duchu tego ćwiczenia się w cnocie męstwa. I teraz zbliżamy się już do czasu Wielkiego Tygodnia. Również jak najbardziej warto w tym czasie świętego Józefa, do świętego Józefa się uciekać. Tak to nam w tym roku wyszło, że bardzo blisko święto świętego Józefa jest już Wielkiego Tygodnia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Gloria Magna Patri, comparsit gloria nato.